Nazywam się Jadwiga Oprządek. To kolano już mnie boli od dłuższego czasu. Miałam już i wodę ściąganą z tego kolana i punkcję miałam robioną. No ale to nic nie pomaga teraz. Trochę bym powiedziała, że jest lepiej, ale to jeszcze kuleje. A czasami jak źle stanę, to i przewracam się. Ja przykładam liście z kapusty i różności, bo tak to mi co powiedział, to tak robiłam, żeby tego, no ale to nic nie daje. Z bólem przewlekłym jest okropnie, bo człowiek cały czas o niczym więcej nie myśli, tylko o tej nodze i o tym kolanie, że to boli. Nie można się poruszać, nie można swobodnie chodzić. Po tym zabiegu oczekuję, że będę wreszcie mogła chodzić normalnie, nie przystawiać nogi do nogi, przypuśćmy po stopniach schodów, czy nawet i w domu, no to muszę bardzo uważać, żeby się nie przewrócić, bo mnie bardzo boli. Jak ustąpi ból mi po tym badaniu, chciałabym iść wreszcie na długi spacer, jechać, no przypuśćmy, na jakąś wycieczkę, bo w tej chwili to się nie nadaje, żeby gdziekolwiek się ruszyć i cokolwiek robić. Dobra. Przygotowani do wrożenia. Teraz nic nie ma. Całkiem się rozprostowało. No właśnie, pani przykurczona struktura, ale to nic dlatego, że z bólu. Jak widać, pacjentka nic nie czuje, tak? Żadnych dolegliwości bólowych. Ja praktycznie powikłem po tym zabiegu, to ja osobiście nie widziałem. Tu my z panią Jadwigą to się znamy już jakiś czas, prawda? Pani, ile to już rok czasu chyba? No, na pewno. Albo i lepiej. Po zabiegu czuję się bardzo dobrze. W czasie zabiegu kolano miałam ugięte, a potem ono mi się wyprostowało, że mogę przyłożyć go do materaca. Zabieg nie był bolesny, spodziewałam się gorszego bólu. No mam nadzieję, że będę chodziła dobrze, równo, no i będę wreszcie mogła chodzić na spacery. Podczas zabiegu nie czułam praktycznie nic, zastrzyki tylko, no ale to jest normalne. Dzisiaj przeprowadzaliśmy zabieg rolezji u pacjentki w wieku podeszłym, która ma zmiany zwrodnieniowe takie łagodne na średnio zaawansowane. No i dzięki temu mogliśmy uzyskać efekt przeciwbólowy. Kriolezja czy kryoanalgezja ma na celu zniszczenie patologicznie przewodzonych bodźców bólowych. W tym wypadku związane jest to z procesem zwrodnieniowym i tworzącymi się wyroślami kostnymi. I dzięki temu mechanicznie uszkadzamy te nerwy, które nie są ruchowe, nie są nam potrzebne, tak? I przez to te bodźce bólowe nie będą generowane. Zabiegi krylezji proponujemy wtedy, gdy widzimy, że jest problem związany z przewodzonym bodźcem bólowym, tak? I jesteśmy w stanie za pomocą takiej maszyny, sondy, dostać się do tego nerwu, tak? I jest szereg zastosowań. Tak? To był jeden z przykładów, czyli kriolezja, gdy jest proces wyrodzeniowy w kolanie. Pacjentka jest niechętna na zabieg operacyjny lub te zmiany nie są tak nasilone, żeby ten zabieg był konieczny. Ewentualnie oczekuje już na zabieg typu endoprotezoplastyka stawu kolanowego. Ponadto bóle kręgosłupa, przeróżne bóle związane powiedzmy z uciskiem na oponę twardą czy na nerw, na korzeń nerwu rdzeniowego. Możemy wówczas iść na gałąź przyśrodkową i wymrozić ją, czyli też jakby ściągnąć te przewodnictwo bólu z tego miejsca. Ponadto no, przeróżne, tak zwany łokieć tenisisty, łokieć golfisty, bóle w stawie barkowo-bojczykowym, bóle z nerwu skórnego bocznego uda, często po endoprotezoplastykach stawu biodrowego, tak. Nerwiaki, przeróżne nerwiaki, Mortona, Baxtera w stopie, tak. Z pacjentką znam się już gdzieś około roku w odstępach dłuższych czasowych.
Wcześniej była leczona przez rehabilitację, która nie przyniosła jej takich zadowalających efektów. Następnie miała podawane zastrzyki z kwasu hialuronowego, które zadziałały, pomogły jej, tak? Tylko no, po dłuższym upływie czasu, tak, tam kilku miesięcy, dolegliwości nawróciły. Więc jest to kolejny poziom, tak, że możemy dzięki kriolezji pójść piętro wyżej, bardziej interwencyjnie, bardziej zabiegowo, a jeszcze to nie jest zabieg operacyjny na bloku operacyjnym, tak? Więc liczę na to, że to będzie ten poziom, który jakby spowoduje to zadowolenie, tak? Myślę, że zabieg kriolezji ma tutaj duży potencjał.